On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there, beware of that boy. Cześć, wracamy z drugim odcinkiem podcastu o Milwaukee Bucks. Wita się z wami Adam Michalik i Wojtek Kowalik. Będziemy chcieli powiedzieć kilka słów o nadspodziewanie dobrym początku sezonu. Na pewno powiemy o tym, co nas zaskoczyło, w większości pozytywnie. Myślę, że w paru słowach omówimy sobie sytuację Bucks w perspektywie całej konferencji. No i pewnie zrobimy jakieś króciutkie przewidywania na kolejne mecze. Zapraszamy. Zapraszam. To co, myślę, że zaczniemy od omówienia tych kilku meczów i tego początku sezonu, którego się chyba nikt nie spodziewał. Nawet niepoprawni optymiści. Nawet my, czyli jedni z niewielu kibiców Bucks pewnie aktywnych w tym kraju. Bucks są 7-0, są w tej chwili jedynym niepokonanym teamem w lidze. Nie wszystkie te zwycięstwa były super przekonujące, ale tak czy inaczej przez cały miesiąc koziołki nie przegrały. Zgadza się. Teraz 7-0, ostatni mecz z Toronto, drugą niepokonaną drużyną przed tym meczem. Wygrany bardzo łatwo. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie trochę większa walka ze strony Toronto podjęta. Pomimo braku liderów i z jednej i z drugiej strony, ja ze względu na kontuzję, Kawhi odpoczynek, co trochę mnie zdziwiło, no ale taką decyzję podjął sztab szkoleniowy Toronto. I to jest w sumie chyba najciekawszy mecz z tych do tej pory rozegranych. Była jeszcze Filadelfia, ale tutaj ten mecz z Toronto nam sporo pokazał, bo ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że Chris Middleton przejmie tutaj rolę lidera, a to się wszystko bardzo równo rozłożyło. Mecz lekki, łatwy i przyjemny tak naprawdę. Wszyscy mniej więcej po 12 rzutów oddali z pierwszej piątki. 12 w lecu Iliasowa, po 11 Brogdon Middleton i Lopez 10. 10 razy rzucał, a byłem naprawdę przekonany, że Middleton dostanie 20 rzutów w tym spokojnie i to będzie jakiś niewiarygodny wynik statystyczny dla niego. A jak twoje wrażenia z tego meczu? Moje wrażenia są oczywiście bardzo pozytywne. Ja mam wrażenie, że przy tym systemie, którym teraz gra Bucks, oczywiście się troszeczkę tego obawiałem, co będzie, jeśli wypadnie ten najważniejszy element, czyli gość, który wjeżdża pod kosz i ewentualnie rozrzuca piłki. Natomiast okazało się, że oczywiście no nie w pełni, bo nie da się takiego zawodnika jak Janis w pełni zastąpić, ale bardzo dobrze w jego buty wszedł Ersan Ilyasova. I co prawda brakowało tych akcji, gdzie Janis wbija się między trzech obrońców i oddaje piłkę na obwód. Natomiast bardzo dobrze jako zespół i bardzo dobrze jako zespół, który sobie często asystuje, wyglądało Milwaukee Bucks w tym meczu. Myślę, że tutaj swoje zrobiło to ustawienie z Brookiem Lopezem, bo widać było takie momenty, gdzie na przykład Jonas Valanciunas miał bardzo duży dylemat, czy wychodzić do niego wysoko na obwód, czy jednak ma gdzieś zamykać strefę podkoszową. A też były tam 2-3 takie zagrania, kiedy w momencie, gdy Lopez wyciągnął już Valanciunasa, ktoś szybko wjeżdżał pod kosz i Valanciunas głupiał. On nie wiedział, co ma zrobić, nie wiedział, w którą stronę ma pobiec. Trochę lepiej to wyglądało, kiedy na boisku był Serge Ibaka. Zresztą on bardzo ładnie punktował, natomiast no ta obrona wysokich, wiadomo było, że nie będzie jakoś spektakularnie wyglądać ze strony Milwaukee. Natomiast tak czy inaczej, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o rozłożenie rzutów, rozłożenie punktów, wyglądali świetnie i to im trzeba oddać. I mam wrażenie, że z meczu na mecz coraz bardziej ten system się zazębia, bo choćby w tych początkowych meczach z Charlotte po rewelacyjnej na przykład pierwszej połowie, gdzie to wszystko wyglądało tak, że gdybyś przyłożył do siebie Milwaukee z zeszłego sezonu i z tego sezonu, to gdyby mieli inne koszulki, to pewnie nie poznałby, że to jest ten sam zespół. Natomiast w drugiej połowie, kiedy Charlotte zaczęło robić takie rany po kilka punktów, troszeczkę miałem wrażenie, że i Janis, i reszta zespołu trochę zapomniała o tym, co mają grać. I nagle zaczęło się takie hero ball typu Janis wjeżdża pod kosz, ma na sobie trzech obrońców i albo się z nimi przepchnie, albo straci piłkę.
i zaczęły się i straty, i został zablokowany, plus jeszcze jakieś faule w ataku i to trochę wyglądało tak jak za Jasona Kidda. Natomiast z meczu na mecz widać było, że cały zespół coraz lepiej realizuje te założenia, które przed nimi stawia trener. Dokładnie. No i drugi taki mecz jeszcze też, który dał trochę do myślenia z Nowym Jorkiem, gdzie też pierwsza połowa bardzo dobrze w Milwaukee wyglądali w trzeciej kwarcie, dali się dogonić. No i ta dosyć nerwowa końcówka i trzeba było może nie tyle nerwowa końcówka, co po prostu trzeba było w czwartej kwarcie walczyć o zwycięstwo z drużyną z Nowego Jorku, która szału nie ma, jeżeli chodzi o ich skład personalny i grę. No i też to był mecz, w którym no Janis musiał grać dłużej, bo o tym też chciałem chwilę porozmawiać. Minuty Janisa, które zdecydowanie poszły w dół, jeżeli chodzi o czas jego grania. Po prostu Budenholzer robi to, co powinien robić każdy dobry coach, czyli jeżeli możesz dać odpocząć swoim zawodnikom, to po prostu to robisz, jeżeli nie ma potrzeby stawiania kogoś. Przy ustalonym wyniku to dajesz swoim gwiazdom odpocząć i puszczasz ławkę, żeby trochę pograli. No to było widać na przykład w meczu z Timberwolves, gdzie i Middleton i Antetokounmpo grali poniżej 25 minut, gdzie pograł w końcu Ton Maker, gdzie większe minuty dostał Tony Snell, gdzie pograł w końcu Delavedova i Sterling Brown. Także Janis w tym sezonie może mieć ten komfort, że nie będzie po prostu musiał grać tych 30 kilku, 40 minut. I to jest świetna wiadomość, bo on co prawda nie jest kontuzjogenny, natomiast no, wiadomo, że inaczej gra wypoczęty zawodnik, inaczej gra wyeksploatowany zawodnik, co chociażby właśnie koledzy z Minnesoty mogą na pewno potwierdzić. Gdzie przychodzą ludzie typu, nie wiem, no, Jimmy Butler, który podobno jest nie do zajechania, jednak jest do zajechania, jak dostaje 40 minut na mecz. No, już w zeszłym sezonie były takie niepokojące sygnały, jeżeli chodzi o Janisa, no bo te kolana trochę zaczęły dawać o sobie znać i tam kilka spotkań opuścił przez to. Że gdzieś tam się jakieś problemy zaczęły pojawiać, tak więc wiesz, jeżeli w wygranym meczu możesz pozwolić sobie na granie Janisem przez 20, niecałe 4 minuty, no to jesteś w dobrym tak, miejscu. Tak, no i to był mecz, który oni wygrali 30 punktami. Także to nie jest mecz, gdzie, nie wiem, jesteś na styku przez trzy kwarty. Natomiast tam po pierwszej połowie było kilkanaście punktów przewagi. W zasadzie ten mecz był, może za dużo powiedzieć, rozstrzygnięty, bo mecz z Charlotte na przykład też się wydawał rozstrzygnięty, czy mecz z Nowym Jorkiem też się wydawał rozstrzygnięty. Natomiast no tutaj i to było widać w preseason i to było widać w tym meczu z Minnesotą, że po prostu mają na nich sposób i mają na nich receptę. Natomiast wracając jeszcze do tych dwóch meczów, bo owszem, no, cały ten obraz jest super pozytywny i naprawdę ciężko nie być optymistą po tym, co widziałem, ale no, musimy troszeczkę zwrócić uwagę na parę kiepskich aspektów, bo tak, ten początek sezonu, szczególnie te pierwszych kilka meczów, pokazało, że niestety Milwaukee potrafią roztrwonić bardzo szybko dużą przewagę. Bo i w meczu z Charlotte, i w meczu z Nowym Jorkiem, szczególnie ten Nowy Jork momentami mnie złościł, tam były przewagi rzędu 20 punktów. I nagle w trakcie jednej kwarty te przewagi znikały. I to jest rzecz, która troszeczkę płynnie mnie wiedzie do jednego problemu, który ja mam z obroną Bucks. Bo o ile statystycznie cała obrona wygląda bardzo dobrze, jeśli weźmiemy ją jako całość, i w tej chwili Bucks mają drugi defensive rating, co jest po prostu rewelacją, bo są tylko za Bostonem. Natomiast tak, i Charlotte, i Nowy Jork, i też momentami Filadelfia, gdzie bardzo fajnie wstrzelił się Redick, pokazało, że dobry obwodowy albo dobra dwójka obwodowych jest w stanie zapakować Bucks w bardzo krótkim czasie 10-15 punktów. No i nie bardzo mają na to sposób, bo czy Redick, czy Tony Parker, czy wreszcie Kemba Walker, który miał swój dzień ewidentnie, no byli momentami nie do obrony. Natomiast co mnie już zupełnie wyprowadziło z równowagi, jeśli masz mecz z Nowym Jorkiem, przyjeżdża ci taki Trey Burke i on ci pakuje 20 punktów, a na koniec jeszcze zbiera piłki na atakowanej tablicy, to wiedz, że coś się dzieje jednak. Także to na pewno jest do poprawy. Trochę tutaj indywidualnie jednak trzeba lepiej bronić, bo to były takie momenty, gdzie nie wiem, czy Brogdon, czy na przykład DiVincenzo, który grał w tych meczach
na przykład w tych trzecich kwartach spore minuty, no po prostu dawali się objeżdżać, może nie jak amatorzy, ale no, widać było, że ci atakujący mają nad nimi sporą przewagę. Także to jest na pewno do przemyślenia na początek sezonu, ale warto też zwrócić uwagę, że w tych kolejnych meczach już takich ranów nie było. Tak, to cały czas mówimy jednak o dosyć małej próbce, no bo to jest 7 pierwszych spotkań sezonu. Myślę, że jeszcze dużo rzeczy będzie do poprawy i pewnie, tak jak mówisz, no bo też na pewno sztab szkoleniowy jest świadomy tego, jak to wygląda i że na tym obwodzie momentami są problemy. Tak, można z Trajenbergiem, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jednak. Więc myślę, że też zostaną zaadresowane i no, kilka najbliższych spotkań no, to będą prawdziwe sprawdziane, bo ten kalendarz teraz Bucks wygląda dosyć ciekawie, ale też ciężko, bo ten wynik na początku sezonu 7-0 jest jak najbardziej imponujący. Przede wszystkim mnie bardzo się gra podoba, wygląda to lepiej niż się spodziewałem, że będzie wyglądało na początku sezonu, ale najbliższy mecz to jest wyjazd do Bostonu. U siebie z Sacramento i potem prawdziwy sprawdzian, czyli seria meczów wyjazdowych, 4 spotkania z Portland, Golden State, Clippers i kończą z Denver Nuggets i ten ostatni mecz. To ze względu też na to, że to jest back-to-back, to jeżeli ktoś obstawia, to w dobrym kursie można spokojnie tam postawić na Denver ze względu na wysokość, plus to, że to jest kolejnego dnia mecz rozgrywany i koniec tej serii meczów wyjazdowych. Więc tu duże będzie zmęczenie i to będzie taki prawdziwy test. No, każda seria się musi kiedyś skończyć, niestety. Jak bardzo dobra by nie była. Teraz Boston, myślę, że Boston też będzie sobie ostrzył zęby, jednak żeby trochę Milwaukee pokazać miejsce w szeregu. Chociaż to też rozmawialiśmy wcześniej jeszcze przed nagraniem. Boston wygląda na obecnie drużynę, która chce zbudować system, który będzie działał w playoffach bardziej niż na sezon zasadniczy i te wyniki chyba mają dla nich mniejsze znaczenie, a bardziej to, jak to wszystko będzie wyglądało i się zazębiało i tak. U nich, ale też osobny temat. Tak, także no, a propos Bostonu, Kyrie ściął włosy, zaczął grać, także zaczynam się bać każdego, kto się zbiera do strzyżenia. Może na przykład warto by było ostrzyć takiego DJ-a Wilsona, którego Milwaukee sobie przedłużyli. Nie do końca wiem po co, patrząc po komentarzach jakichś fanów Bucks na jakichś lokalnych forach, też oni nie do końca wiedzą po co. Zobaczymy, może jest w tym jakiś ukryty plan, o którym my nie wiemy. Natomiast no, ja mam wrażenie, że z większością przewidywań jednak trzeba się wstrzymać i patrzeć na to, co robią koziołki, bo na razie te ich decyzje się bardzo bronią. W poprzednim podcaście my się strasznie napaliliśmy, ja szczególnie przyznaję się tutaj, na Tona Makera. Okazuje się, że Ton Maker przez pierwszych kilka meczów w ogóle nie grał, potem dostawał nie za duże minuty. W tych minutach, które dostawał, wyglądał nieźle. No niemniej jednak widać, że to nie jest jakiś, nie wiem, drugi czy trzeci wybór, jeśli chodzi o gracza z ławki, kiedy przychodzi na przykład druga czy trzecia kwarta. Tak, ale ma jeszcze czas i myślę, że dostanie też swoje szanse w miarę rozwoju. Im dalej w sezon, tym pewnie on częściej i częściej będzie dostawał szansę pokazania się. Tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Maker jest gościem, o którym zawsze wszyscy mówią, że jest fantastycznie perspektywiczny i że ten sezon to już na pewno będzie jego sezon, on pokaże i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on na razie zagrał w 3 meczach i to w jakimś naprawdę ograniczonym czasie, ale zobacz, z drugiej strony masz Dante DiVincenzo, tegorocznego debiutanta, który dostaje po 20 minut. I tutaj, wiesz, nikt nie czeka z czasem na rozwój, on po prostu wchodzi, gra, widać, że ma zielone światło na rzuty za 3. Świetnie się go ogląda, bo to jest gość, po którym widać, że naprawdę chce wejść do tej ligi i coś pokazać. Tu nie ma strojenia fochów, nie ma jakichś rozmów o debiutancie roku, on po prostu wchodzi i robi to, co ma zrobić. Oczywiście na razie bardzo kuleje jeszcze u niego skuteczność za 3, ale to, co on robi poza samymi rzutami, też mi się strasznie podoba, bo on pomimo swojego nikłego wzrostu, po pierwsze stawia zasłony, po drugie, co jest w ogóle świetnie pokazuje to, ile on ma chęci do gry, on bardzo często skacze do zbiórek i to nie tylko na bronionej tablicy, ale i na atakowanej. W meczu
Minnesotą. Była taka piękna scena, kiedy po rzucie za trzy Iliasowy piłka odbiła się od obręczy i nagle między Townsa, między Butlera i między chyba Josha Okoji wskoczył sobie DiVincenzo i dobił piłkę na atakowanej tablicy. No po prostu mind blow. Bardzo dużo biega, bardzo fajnie się pokazuje w ataku. Też zaczyna już sporo widzieć i choćby w tym meczu z Toronto miał ze 2-3 takie asysty, kiedy naprawdę sobie pomyślałem, kurczę, może to nie jest jakiś rasowy rozgrywający, ale to jest gość, który naprawdę umie fajnie podać. Także jak na razie może nie to, że jestem nim jakoś bardzo zachwycony, natomiast on wygląda dobrze. Bywa momentami dziurą w obronie, bo i Kemba, i Tony Parker, i Tyreek Evans, i choćby JJ Redick pokazywali mu, ile jeszcze się powinien nauczyć. Natomiast w poprzednim meczu jeden z komentatorów wyciągnął taką statystykę, że ze wszystkich debiutantów, którzy mają zagrane ponad 100 minut, on ma jeden z lepszych defensive rating. Czyli to, że czasem gdzieś sam podziurawi, okej, okay, tak jest, ale on dużo biega, on dużo nadrabia swoim zaangażowaniem. Tutaj w pełni się z tobą zgodzę i powiem ci szczerze, jest to dla mnie jedno z większych takich pozytywnych zaskoczeń, bo myślałem, że Dante DiVincenzo będzie pełnił taką rolę, jak obecnie ma Grayson Allen w Utah. Czyli debiutant, który musi jeszcze zapoznać się z drużyną, musi oswoić się z realiami NBA, będzie dostawał po 5, może maksymalnie 10 minut meczu. Natomiast od początku został rzucony na głęboką wodę i on sobie dobrze radzi, jak naprawdę, jak na grę Bucks. Bardzo fajnie wygląda, tak jak mówisz, dobrze się go ogląda. Ma zielone światło, jeżeli chodzi o rzuty. Zresztą do tego się też spodziewaliśmy po zmianie trenera, że Milwaukee będą mogli swobodnie rzucać tyle, ile kto chce, to może sobie rzucać do woli. I wygląda naprawdę dobrze i tutaj też jest duże jeszcze pole do rozwoju. No wiadomo, to jest debiutant, więc w obronie zawsze gdzieś te dziury będą i też się pewne rzeczy musi nauczyć. Ale jest to naprawdę duże, pozytywne zaskoczenie. I czas gry, i to, jak wygląda. Tak, natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie podoba. Nie wiem, czy to wyłapałeś. Często, zanim jeszcze zacznie się regularny mecz, cały zespół Milwaukee gdzieś tam się zbiera. Oczywiście zbijają sobie piątki w kółeczku, ale jest taki przedmeczowy, nie wiem, taniec, krzyki do siebie. I bardzo często na przykład Donta jest w środku. Także widać, że on się fajnie w ten zespół wkomponował, fajnie się dogadał. Mało tego, bardzo mi się podoba, jak na wszystkie jego udane akcje reaguje publiczność. Także no choćby ta trójka w ostatnim meczu rzucona tak dobre 1,5 metra zza linii, no to tam był nagle szał na widowni. Natomiast zresztą generalnie to, co mi się podoba... Tak, to już jest, oczywiście nie oddaje tego żadna statystyka, ale po prostu test oka. Widać w tym zespole chemię. Widać to po reakcjach ławki na udane akcje. No inna sprawa, że no kurczę, ciężko się z ławki nie poderwać, jak Giannis Antetokounmpo wjeżdża pod kosz przy okazji, nie wiem, no przejedzie się po dwóch zawodnikach. Natomiast no, choćby na meczu z Toronto było to widać, gdzie tam no w Toronto ktoś sobie tam raz czy drugi machnął ręcznikiem, natomiast ławka Bucks żyje. Inna sprawa to jest trener Budenholzer, który generalnie jak dobrze by nie było, chodzi cały czas i wygląda na gościa, który się za chwilę wścieknie, wbiegnie na boisko i powie, że ty powinieneś być tutaj, ty tutaj. I pomimo fantastycznej zagrywki, którą przed chwilą wykonał zespół, cały czas tam jest coś do poprawienia. Jeden z moich kolegów, z którym ostatnio oglądałem w nocy mecz, powiedział, że Budenholzer cały czas ma minę, jakby ktoś mu podał ciepłą wódkę. Jest taki skrzywiony, zdegustowany i rozczarowany i wszystko nie. I szczerze mówiąc, ja czekam na taki moment, kiedy on się faktycznie realnie w ciągu meczu szczerze uśmiechnie i powie, kurczę, no jest dobrze. No na razie tego nie ma. Natomiast druga sprawa, w meczu z Toronto w trzeciej kwarcie, kiedy już ten wynik zaczął jakoś wyglądać, on, nie wiem, przy którejś z przerw zaczął po prostu opieprzać Hensona. Gdzie, wiesz, oglądasz mecz, widzisz, że, kurczę, zaczęła siedzieć trójka, ta gra ze sobą się zazębia i wtedy wjeżdża trener i
wrzeszczy na zawodników, że źle jest to, to, to i to. Daje to rezultat, co tu dużo gadać. Druga sprawa, że no sam Henson jest takim zawodnikiem, no na którego ciężko się czasem nie wściec, bo on ma takie momenty, gdzie ja się zastanawiam, znaczy, gdzie ja się przestaję zastanawiać, dlaczego on jest w Milwaukee. Ma takie momenty, jak, nie wiem, idzie za akcją i coś dobija, ma takie momenty, kiedy bardzo fajnie blokuje, ma takie momenty, jak w meczu z Pacers, gdzie rzucał dwie trójki praktycznie równo z Syreną, natomiast później przychodzi taka chwila, że po jakimś bardzo prostym podaniu piłka wypada mu z rąk, gdzie gubi mu się ta piłka gdzieś pod nogami, gdzie jakiegoś bardzo prostego lay-upu nie trafia. I to jest zawodnik, którego oglądanie po prostu potrafi człowieka sfrustrować. Natomiast kumulację tego swojego zachowania miał w meczu z Charlotte, w ostatniej akcji, kiedy piłka w zasadzie wpadała mu w ręce na zbiórce, i on mógł z nią zrobić wszystko. Mógł ją złapać, mógł ją, nie wiem, odbić do Di Vincenzo, mógł zrobić z nią wszystko, a on sobie nią klepnął jak w siatkówce i nie pamiętam już, kto to później przejął, chyba Malik Monk. No i Charlotte miał wtedy rzut równo z Syreną, którego szczęśliwie nie trafiło. On się później gdzieś w jakimś wywiadzie sam przyznał, że jemu się wydawało, że nie ma już czasu na rozegranie akcji. No i to jest cały John Henson. Ja ci powiem szczerze, że od zawsze oglądać Johna Hensona męczyło. I jest na wysokim kontrakcie, pewnie gdyby tylko była okazja, to Bucks by chętnie go gdzieś oddali za cokolwiek, albo nawet za darmo, jeżeli tylko ktoś chciałby go wziąć. No ale jest sytuacja, jaka jest. On gra w tym sezonie 16 minut na mecz. Z tego, co widzę, dostaje dwa rzuty za trzy, czyli te zapowiedzi przedsezonowe, które ja trochę bydając przymrużeniem oka, że on mówił, że będzie rzucał też za trzy, to jednak gdzieś tam działają. Ale wiesz, on rzuca na 38% za trzy. Tak, wiem, właśnie to jest też kolejne dla mnie zaskoczenie, że ta skuteczność za trzy, wiesz, no, patrzysz, przeglądasz i mówisz, o wow. To się nie dzieje, prawda? Dobra. No, ktoś mu chyba podrasował, jak w grze wideo, wiesz, statystyki rzutów za trzy, bo gdyby John Henson zbliżał się do 40% rzutów za trzy przy dwóch próbach na mecz. Tak jak mówiłem na początku, to jest mała próbka, cały czas zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale to jest coś, co warto śledzić, czy to będzie utrzymane. Tak, no myślę, że nie wiem jak ze skutecznością, natomiast na pewno utrzyma się ilość, bo to już widać po tych zmianach wprowadzonych przez Budenholzera, że w tym kierunku będą szli. No, skuteczność na razie całego zespołu to jest ponad 38%. Natomiast co myślę warto jest podkreślenia, bardzo wiele tych trójek oddanych to jest naprawdę czysta pozycja. To jest obrona, która się skupi na Janisie, czy skupi się na wjeżdżającym pod kosz Bledso, czy Brogdonie. Piłka wtedy idzie na któryś róg i nie wiem, czy Lopez, czy Iliasowa, czy choćby czasami Henson. Mają naprawdę fajną, czystą pozycję do oddania rzutu. No i te trójki siłą rzeczy muszą wpadać, bo możesz rzucać trójki tak jak Chris Middleton z ręką obrońcy na twojej twarzy, a i tak mu wpadają, a możesz rzucać trójki tak jak Iliasowa, bo no nie jestem w stanie tego znaleźć w statystykach, ale myślę, że większość z tych jego trójek nie jest nawet kontestowana przez obrońcę. To jest kwestia po prostu dobrego ustawienia, dobrego ruchu piłki i przy takim rozwoju spraw, to nawet taki John Henson sobie może fajnie trafiać C3. No tak, zostaje sam na obwodzie, ale to przy Janisie, to co mówiliśmy w tym pierwszym podcaście, otoczenie go czterema strzelcami to jest najbardziej rozsądne i logiczne rozwiązanie i tu nie ma co odkrywać Ameryki na nowo. I to właśnie zrobił Bud i dał zielone światło. Wchodzi Janis, jeżeli podwajają, to wyrzuca, jeżeli nie, no to wtedy kończy. No to jest najprostsze rozwiązanie tak naprawdę. Tak, no momentami to wygląda nawet troszkę karykaturalnie, bo były takie momenty z Toronto, gdzie oni już grali rezerwowym składem, ale nagle się okazało, że nie wiem, Pat Connaughton będzie za chwilę rzucał z połowy boiska te trójki. Także tam już był włączony God Mode zupełnie, już co tylko mogli, chcieli rzucać ze trzy. No ale okej, no jeśli to ma być ten system, jeśli on ma się sprawdzać tak, jak się sprawdza do tej pory, nie mam zastrzeżeń. No, ustępują w ilości rzutów oddanych za trzy, ustępują tylko Houston Rockets, to jest druga
prawda? Drugi wynik w lidze, ponad 40 rzutów za 3 oddają Bucks w meczu. A jeżeli chodzi o trafienia, no to są już na pierwszym miejscu i to z dużą przewagą, ponad 15, co daje tą skuteczność ponad 38%, to jest szósty wynik w lidze. Czyli widać, że to działa. Tu trochę jeszcze naszym narodowym zwyczajem trzeba ponarzekać i może nie tyle co ponarzekać, co tylko zwrócić uwagę na to, bo Chris Middleton rzuca obecnie powyżej 50% skuteczność za 3. To jest bardzo dobry zawodnik, jeżeli chodzi o rzuty za 3. Ogólnie też narysowaliśmy mu laurkę w poprzednim podcaście. No natomiast nie wierzę, że on tą skuteczność będzie w stanie utrzymać, więc to też trzeba to wziąć pod uwagę przy najbliższych meczach. Oby to trwało jak najdłużej, bo bardzo fajnie się to ogląda. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w jego wykonaniu. No Chris Middleton na razie wygląda jak ten gość z playoffów. I to, że on ma taką skuteczność za 3, to jest jedno, ale druga rzecz, której też mówię w statystykach, pewnie się oddać nie da, to jest to, w jakim momencie on potrafi rzucić ważny rzut. Końcówka z Charlotte, gdzie Janis był ewidentnie zagotowany i po prostu łupał się ze wszystkimi łokciami, wyglądała tak, że w pewnym momencie piłka wędrowała do Middletona, wszyscy myśleli, że nie, no przecież ma obrońcę na sobie, no przecież nic nie rzuci. Wtedy albo wpadła trójka, albo wpadło coś za 2. On ma tą bardzo przydatną właściwość, że no potrafi po pierwsze emocje utrzymać na wodzy, a po drugie potrafi oddawać te swoje rzuty w najważniejszych momentach meczu. No i owszem, jeśli prowadzisz w trzeciej kwarcie 20 punktami, to niech sobie rzuca za 3 Henson i tak dalej. Natomiast jeśli jesteś na styku, piłkę dostaje Chris Middleton, on zrobi to, co ma zrobić. On znowu, mam wrażenie, jest takim gościem, którego trochę się pomija w tej dyskusji, bo znów robi świetne statystyki, tak jak w poprzednim sezonie. Znów oglądając Bucks widzisz, że to naprawdę jest drugi najważniejszy zawodnik. Natomiast no, nie słyszałem w jakichś takich ogólnych komentarzach o całej lidze za wiele o samym Chrisie. A szkoda. Drugi zawodnik, o którym ja bym chciał powiedzieć, którego ja mogę chyba już z czystym sumieniem powiedzieć, że troszeczkę nie doceniłem, a może to jest kwestia tych pierwszych paru meczów, to jest Bledsoe, bo on znowu wygląda, jakby mu się chciało grać, znowu wygląda, jakby wiedział coś o swoich przeciwnikach, a nie tylko słyszał gdzieś nazwisko Terry'ego Rozier'a. Zaczyna nieźle wyglądać w obronie, zaczyna znowu wchodzić na ten swój poziom, gdzie notuje przechwyty, gdzie szybko biega do kontr. Tak swoją drogą strasznie mi się podoba, kiedy on idzie do kontry, ma obok siebie jakiegoś takiego zawodnika niskiego, który nieźle kryje i on przyjmuje taką fajną pozycję głową do przodu, czyli wjeżdżam razem z tobą z drzwiami pod ten kosz, nieważne co się będzie działo. Także tu też trzeba powiedzieć, że Eric Bledsoe na razie się sprawdza. Plus jeszcze jeden zawodnik, któremu no muszę oddać honor, bo się troszeczkę rozjechałem w zeznaniach, a ty miałeś rację, to jest Ersan Ilyasova. Ja myślałem, że on będzie grał nieco mniej, myślałem, że te minuty się trochę będą dzieliły z Tonem Makerem, natomiast no Ilyasova razem z Dante DiVincenzo to są dwie postacie z ławki, które wchodzą w pierwszej kolejności, które grają najwięcej. No i też co pokazał mecz z Toronto, no w przypadku absencji Janisa, no to jego rolę przejmuje właśnie nasz kolega z Turcji. No tak, to jest człowiek trenera, tak jak w tym pierwszym podcaście też mówiłem i tu jak patrzysz na jego statystykę, on zawsze robi to samo. I sezon w sezon sprawdzone rozwiązania znają się z Badem nie od wczoraj, więc tu byłem spokojny o jego minuty, ale faktycznie on dobrze wygląda i szczerze mówiąc, ja nie spodziewałem się, że on będzie zastępował Janisa pod jego nieobecność w pierwszej piątce. Tam myślałem, że tutaj bardziej będzie w stronę niższej piątki i Tony Snell dostanie więcej minut. No ale wszystko dobrze działa, więc nie ma się co. Nie ma się naprawdę tak naprawdę za bardzo do czego doczepić póki co. Może do tej obrony momentami. Ja jeszcze, jeżeli mam jakiś kamyczek do ogródka dorzucić, to przyczepiłbym się do fauli w ofensywie, które łapie Janis, które łapie bardzo często, no trochę nieroztropnie, bo ja rozumiem jakąś
nie wiem, no, walkę na styku, na tablicy, ale te faule, które on ostatnio łapał, to było takie przepchnięcie, nie wiem, plecami, tyłkiem, łokciem, gdzieś na, nie wiem, szóstym, siódmym metrze obrońcy. Czyli równie dobrze mógłby w ogóle tego nie zrobić. Trochę podobnie jest z Iliasową, który momentami, z tym, że tutaj nie w ataku, tylko w obronie, który momentami też te faule łapie trochę za szybko. Miałem to samo powiedzieć o Brooku Lopezie, natomiast no, Brook Lopez to nie jest typowy center i on jeśli ma typowych centrów bronić, no to niestety pewnych aspektów w obronie mu brakuje i też te faule łapie. Natomiast no, jako całość no, ciężko jest ocenić ten sposób gry inaczej niż pozytywnie, bo on się na razie sprawdza. Cóż więcej, no, ja liczę na to, że już takich momentów jak na przykład z Charlotte, gdzie tak jak mówię, Janis zaczynał grać jak w zeszłym sezonie, po prostu nie zobaczymy. Bo owszem, taki hero ball potrafi się obronić, jeśli się na nie patrzy. Natomiast no, widać było, że w pewnym momencie Charlotte zaczynają go bronić we trzech, a on zamiast oddawać piłkę, no to zaczynają po prostu przepychać w stronę kosza. I o ile, nie wiem, no, z takim zespołem jak Timberwolves to przechodziło, tyle Charlotte w pewnym momencie znalazło sobie na to patent. I druga połowa pokazała, że, no, że jeśli ktoś zdecyduje się bronić Janisa we trzech, a on zdecyduje się grać sam, no to nie wyjdzie. Zobaczmy też, jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę poza Charlotte nie było takiego meczu, gdzie ta końcówka wymagała jakichś super zaawansowanych rozwiązań taktycznych, bo te mecze już były dużo wcześniej rozstrzygnięte. Też jestem ciekaw z mocniejszymi rywalami, którzy trochę jednak postawią się w akcji, jak to będzie wyglądało, jakie będą pomysły na grę w końcówce. Tak jak to będzie. Mam nadzieję, że tego nie będzie w zasadzie. Czyli piłka do Janisa i wszyscy patrzą, co się dzieje, tylko będzie to trochę inaczej wyglądało. No też to był pierwszy mecz, więc myślę, że po prostu Janis zrobił to, do czego był przyzwyczajony do tej pory. Dokładnie, no, robił też to, o co wcześniej prosili go szkoleniowcy. No, tak, dokładnie. Bo z tego Kidem, tak, z Kidem wyglądało to tak, że rzućcie piłkę do Janisa, zobaczymy, co on wymyśli. Ewentualnie może czasem niech Chris Middleton dostanie. I nic więcej. Co jeszcze? No, myślę, że warto w dwóch słowach wspomnieć o tym, jakie plotki się przewijały, bo znowu było podejście po Chrisa Middletona 1-1 za Jimmy'ego Butlera. Chris Middleton myślę, że tym jak gra na początku sezonu bardzo dobrze odpowiedział na pytanie, czy warto go wymieniać, czy nie. Teraz jest przedłużenie dla Tona Makera, dla DJ'a Wilsona. Pytanie, czy już można się zastanawiać, co będzie dalej z tym teamem. Bo na razie te wszystkie elementy, które zostały dodane, czyli i Iliasowa, i szczególnie Brook Lopez, który naprawdę wygląda jak największy steal tegorocznego w season, szczególnie z jego kontraktem, te wszystkie elementy zadziałały. Oczywiście najbardziej zadziałał ten transfer poza samym rosterem, czyli trener. Natomiast no, rodzi się pytanie, co będzie dalej, czy będą jeszcze jakieś usprawnienia, co jeszcze można zmienić? Patrząc na chwilę obecną, jak to wygląda, to pewnie też sami Bucks nie widzą powodów do wzmocnień, bo nic tam na razie się takiego nie dzieje, żeby cokolwiek trzeba było zmieniać. Elementy dodane, tak jak mówiłeś, Lopez przede wszystkim świetnie wygląda, rozciąga grę, robi to, po co go sprowadzono tak naprawdę. Wspomniałeś, że to nie jest typowy center, brakuje trochę tych jego zbiórek, ale on też ma przede wszystkim właśnie rozciągnąć grę. Mnie trochę zaskoczyły też pozytywnie jego bloki. Ponad półtorej bloku na mecz on ma i dobrze się sprawdza w roli protektora, pomimo braku tych zbiórek jednak. Ale tak jak mówiłeś, on zbiórek nie ma, ale zbiórki ma zespół. Zbiórki ma zespół, tak. Bo bardzo najlepiej zbierającą drużyną, tak? Dobrze mówię? Tak, z poziomu 40 niecałych zbiórek nagle wskoczyli na 55. No to jest przepaść. Bo jeśli się popatrzy na poprzednie playoffy, na to, gdzie po prostu przegrali momentami te playoffy i na ławce trenerskiej, na tablicach, a teraz masz różnicę 15 zbiórek na mecz, to jest no, coś wartego odnotowania. No, drugim zespołem,
Kolejnym zespołem najlepiej zbierającym jest Filadelfia, która ma 50 chyba 1. Tak, nie, no 51 i 6, tak. No, ale z Filadelfią, ale oni w tym bezpośrednim meczu z Filadelfią, to był jedyny mecz tak naprawdę, gdzie te zbiórki były na styku, tam bodajże jedną zbiórką, Milwaukee tylko to spotkanie wygrali, znaczy jedną zbiórkę więcej w samym spotkaniu mieli, natomiast pozostałych to deklasowali swoich rywali. No tak, ale jeśli pod koszem gra Embiid i jeśli twój rozgrywający ma warunki fizyczne Bena Simmonsa, no to ciężko z nimi wygrywać na tablicach, prawda? Tak, ale właśnie do tego zmierzam, ale to oni tak wygrali to spotkanie właśnie na tablicach, no, więc dokładnie. To był taki poważny i porządny test, który Bucks zdali, jeżeli chodzi o te zbiórki. Oby tak dalej. Tak, jeszcze a propos zbiórek. Okej, no do zbiórek oczywiście ile może idzie Janis. Trochę pozbiera John Henson, natomiast jeśli masz na przykład dwójkę takich zawodników jak DiVincenzo i Bledsoe, którzy skaczą naprawdę do wszystkiego, szczególnie DiVincenzo, on wygląda jakby dla niego nie było przegranej akcji i może nie ma tych zbiórek jakoś super dużo, natomiast na te minuty co gra łapie 4 zbiórki, która dwójka niska z takimi warunkami fizycznymi przy takich minutach zagwarantuje ci 4 zbiórki na mecz. No w ogóle w tym meczu on miał w meczu z Toronto 8 zbiórek, Pat Connaughton miał 8 zbiórek, który też nie ma 2 metrów. Widać, że to po prostu pracuje cała drużyna i też to, co mówiłeś wcześniej, żyje ławka, ale widać, że oni się po prostu cieszą koszykówką, że ta gra sprawia radość i to naprawdę fajnie wygląda i widać, że oni się dobrze w tym czują. No też na pewno 7 zwycięstw na początek sezonu bardzo pomaga w poprawie nastroju wewnątrz drużyny i buduje super atmosferę na kolejne spotkania. Tak, no trudno się nie cieszyć koszykówką, jeśli robisz historyczne 0-7. 7-0, przepraszam, bo 0-7 to brzmi jakby dostawali w plecy. Natomiast no, robisz historyczne 7-0, ta gra... No widać, że sprawia im radość i pewnie taka gra, gdzie ta piłka krąży, gdzie cały czas masz zagrożenie zza łuku, samym koszykarzom może sprawiać przyjemność. Bo widać, że oni nie są poblokowani jakimś takim sztywnym schematem, że ty robisz to, podjeżdżamy sobie powoli pod kosz i tak dalej. Nie, tutaj są takie momenty, gdzie naprawdę ta piłka bardzo fajnie się rusza. Widać też już powoli fajne wypracowane akcje i schematy na akcje do rzutów za 3 po kilku zasłonach. I tutaj to było widać zarówno u Brogdona i DiVincenzo, gdzie oni konkretnie wiedzieli, gdzie mają pobiec. To bardzo dobrze się to ogląda, bo widać, że to jest przetrenowane i wypracowane. Natomiast no, mi ta koszykówka sprawia przyjemność, kiedy ją oglądam i mam wrażenie, że drużynie sprawia ta koszykówka przyjemność, kiedy nią grają. Więc no, ciężko, tak jak mówię, ciężko po takim sezonie, po takim początku sezonu nie być optymistą. No i myślę, że no, ja na razie bardzo ostrożnie nie będę weryfikował swojego typu, czyli jest to top 4 z tym wskazaniem na 4. miejsce, chociaż bardzo mnie korci, żeby ustawić w tej chwili Milwaukee ponad Filadelfię, no po której niestety widać, że ma swoje problemy. Tam po pierwsze bardzo na siłę przepychany jest Fultz, który wygląda o 2 klasy gorzej od Redicka, natomiast cały czas gra duże minuty. Druga rzecz jest taka, że ostatnio pojawiła się taka statystyka, jak bardzo kiepsko wygląda Fultz, jeśli chodzi o skuteczność i o punkty, kiedy gra razem z Simmonsem. I okazało się, że oni we dwóch to wcale nie jest wartość dodana. No, druga rzecz jest taka, że no, po takim sezonie Simmonsa, jaki miał, po takim sezonie Embiida, jaki miał, to już nie jest zaskoczenie dla zespołów, które bronią Filadelfii, że przyjechała jakaś drużyna, dwóch gości, którzy grają po rok w NBA i może są nieźli, ale nie do końca wiemy, jak to bronić. No teraz widać, że te obrony już są konkretnie ustawiane pod nich. I też często te mecze wyglądają tak, że jeśli jeden z nich ma okazję pograć, to drugi jest już bardzo solidnie broniony. I trochę tak było w meczu Milwaukee, gdzie no oczywiście Embiid wykorzystał swoją fizyczność i swoją przewagę nad Brookiem Lopezem, ale już Simmons pomimo tego swojego triple-double
jakoś bardzo mocno punktowo nie dołożył się do wyniku. No tak, to podobnie też jest w sumie z Indianą, którą ja typowałem, że będą mieli lepszy wynik i mogą pokonać Milwaukee w playoff. No ja chyba będę musiał trochę zweryfikować, bo na razie wygląda to dobrze ze strony Milwaukee, średnio ze strony Indiany. Jeszcze zobaczymy, jeszcze poczekajmy chwilę z jakimiś pokoleniami na maj, ale na razie, no, tak jak mówiliśmy, Bucks wyglądają bardzo dobrze. Philadelphia i Indiana to są dwa takie przykłady, tak jak, dokładnie tak jak mówisz, że drużyny się już nauczyły tego, co oni grają i też wiedzą, jak bronić, i to, co się sprawdzało, to zaskoczenie w poprzednim sezonie, to już są drużyny dużo lepiej na to przygotowane i trzeba po prostu też myśleć coś nowego, żeby znowu te drużyny zaskoczyć i oszukać tą obronę, która jest przygotowana pod styl gry tych dwóch drużyn. Jeszcze a propos Fulca, bo to on gra duże minuty, tylko to też dla mnie jest trochę niezrozumiałe, bo on gra praktycznie prawie bez zmian przez całą pierwszą połowę, dostaje jakieś tylko skrawki w drugiej połowie, drugą połowę gra już Redick. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na jego pewność siebie, jeżeli wiesz, że grasz tylko pierwszą połowę, a jeżeli są jakieś mecze, które w momencie, kiedy tak naprawdę mecze się decydują i to ma jakieś znaczenie, to ty oglądasz wszystko z ławki, to nie wiem, czy to jest tak naprawdę, pomimo tego, że te minuty niby się w cyferkach zgadzają, to samo rozłożenie czasu, nie wiem, czy to na jego psychikę, która gdzieś tam też jest trochę wątła, będzie miało dobry wpływ. No, ale poczekamy, zobaczymy. Znaczy, no, Philadelphia na razie, no nieładnie mówiąc, robi sobie trochę krzywdę, dając mu takie minuty i w takich momentach, bo no, według mnie i pewnie nie tylko według mnie w pierwszym składzie powinien grać Redick, który jak wchodzi, to robi to, za co mu płacą i robi to bardzo dobrze. I myślę, że no, wyjmowanie z pierwszej piątki takiego zawodnika, który mam wrażenie, że dużo lepiej pasuje do Simonsa, grając obok niż Fultz, no niekoniecznie jest rozsądne. Ja rozumiem, że Philadelphia chce pokazać, że słuchajcie, to jest nasz pierwszy pick, on wrócił do swojej gry, do swojej dyspozycji, no, no efekty na razie są, jakie są. To nie jest wykluczone, że nagle, nie wiem, no Fultz zacznie jakoś, może nie fantastycznie, ale bardzo dobrze grać. Natomiast pytanie, ile jeszcze czasu będzie tak na siłę do tej pierwszej piątki wpychany? No myślę, że długo, bo oni będą chcieli właśnie to jest ten cały klub problemu, że to jest wybór numer jeden w drafcie, za którego oddali Tatuma, który wygląda o niebo lepiej, plus musieli dorzucić jeszcze pik, też wysoki, bardzo wysoki. I teraz trzeba trochę tą decyzję chyba obronić i pokazać, że hej, patrzcie, gra i tylko musimy poczekać, aż to wszystko zacznie działać. No ale to też jest z młodymi rozgrywającymi, że oni muszą popełniać błędy. Tylko granie Fulca obok Simonsa, tak jak można, Simons jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o rozgrywanie. Fulc jest zawodnikiem, który jednak musi mieć piłkę w rękach, więc tutaj dużo lepiej Redick pasuje obok. No i myślę, że to by było lepszym rozwiązaniem i też i dla samego zawodnika, i dla Philadelphia dokładnie to, o czym mówisz, czyli żeby on był na czele tej drugiej ekipy, która wchodzi, czyli rezerwowych, i on ich prowadził przeciwko też słabszym obrońcom, którzy często wtedy są na parkiecie. Dla niego łatwiejsze granie, by mógł się budować, no chyba, że dla niego bardzo ważnym jest to, żeby wychodzić w pierwszej piątce albo dla kogoś w klubie. Ale wiesz, tu jest taki trochę dylemat się pojawia, no bo no Philadelphia, jeśli chodzi o rozegranie, no to w tym drugim składzie ma TJ McConnella, który przecież też gra, może nie jakoś spektakularnie, ale gra bardzo solidnie. I idealnie by było, gdyby Fultz był takim catch and shooterem. I on by się wtedy sprawdził świetnie, ale tak, no on rzuca tak jak rzuca. Ostatnio ktoś też zwrócił uwagę, że te jego asysty, których trochę jest, to nie są asysty, gdzie on jakimś ruchem piłki nagle komuś wypracowuje fantastyczną pozycję, tylko to są takie asysty trochę na alibi, że no okej, dojechałem do ściany, oddam ci piłkę, a ty może rzuć. No i faktycznie jak się na to patrzy, tak jest, no wiesz, z perspektywy fana Bucks to wcale nie jest źle, bo jednak ta walka o przewagę parkietu wydaje się być troszeczkę łatwiejsza. Natomiast no, ja oczywiście no, nie życzę żadnemu zespołowi źle i też mam nadzieję, że oni przede wszystkim będą zdrowi w Filadelfii, bo,
bo po prostu bardziej interesujący będzie ten sezon dla mnie, kiedy faktycznie ta rywalizacja będzie bardziej zacięta. I tutaj a propos tej rywalizacji muszę się troszeczkę uderzyć w pierś, bo w poprzednim podcaście, kiedy rozmawialiśmy, absolutnie nie wierzyłem w Detroit Pistons, a oni troszeczkę mi pokazali, że te moje przewidywania można zgnieść w kulkę i wyrzucić przez okno. Co prawda przyszedł taki moment, kiedy Detroit się zderzyli z obroną Bostonu, natomiast no, w tych kilku pierwszych meczach no, wyglądali bardzo dobrze i jeśli oni będą zdrowi, ciężko przewidywać, żeby byli zdrowi, no bo niestety Blake Griffin ma swoją historię, Reggie Jackson też ma swoją historię, no to oni jednak się włączą do walki o playoffy, może nie o top 4, ale powiedzmy po tym początku sezonu ja ich w playoffach widzę pewnie w miejsce, nie wiem, Waszyngtonu, który na razie wygląda tak, że nie wygląda, że tam ktoś powinien zrzucić bombę, zaorać, zasiać trawę i zobaczyć, co będzie. A jeszcze zobaczysz, co będzie, jak w Waszyngtonie wróci Dwight Howard po kontuzji. To będzie przepiękna po prostu katastrofa, bo tam Wall, Howard, Austin Rivers, Bradley Beal też swoje dorzuca. No i... No tak w ramach żartu mogę powiedzieć, że Dwight Howard ma chyba kontuzję, która najlepiej pasuje do niego jako do zawodnika, ma po prostu ból dupy. Ja nie wiem, jak ten zespół będzie dalej wyglądał, natomiast nie widzę ich w tym momencie w playoffach i spokojnie stawiam wyżej na ten moment, czy Detroit Pistons, czy Miami, które będzie solidne. Troszkę też po tych pierwszych meczach zastanawiałem się nad Brooklynem, bo nie zawsze wynik to oddaje, ale oni grają naprawdę ciekawą koszykówkę. Trochę tam brakuje wykonawców, ale też nie wyglądają źle. Natomiast no, wiadomo, że z tej walki o playoffy już wyleciało dawno Cleveland. Jeśli ktoś miał jakieś złudzenia, czy oni bez LeBrona cokolwiek mogą, to chyba już złudzeń nie ma, a najmniej złudzeń ma zwolniony trener Lu. Lu jest wygranym tak naprawdę tej sytuacji moim zdaniem, że nie ma już szans na osiągnięcie czegokolwiek. On tam chyba ma 3 lata jeszcze w kontrakcie mu zostało, bodajże 2 albo 3. Że będzie po prostu siedział, pobierał pensję, dopóki ktoś się nie zgłosi po niego, a myślę, że w którymś momencie ktoś się zgłosi. A oczekiwania zarządu właściciela były pewnie walka o playoff. Patrzysz na skład personalny, zakładasz, trzeba założyć, że Kevin Love pewnie wypadnie na 20 spotkań w sezonie, zresztą już teraz jest, mówi się o miesiącu albo nawet więcej. No i patrzysz na ten skład i mysz, chwila, ale z kim? I nawet ja wczoraj na Twitterze widziałem zapowiedź meczu w Atlancie i strona oficjalna klubowa Atlanty wrzuciła zapowiedź meczu i z ich strony na plakacie był Trae Young, a ze strony Cleveland jako gwiazda przyjeżdżająca do Atlanty był Jordan Clarkson. No więc jeżeli wiesz, twoją twarzą zespołu jest Jordan Clarkson i mówisz o tym, żeby to coś jest nie walczyć tak. O ósemkę, no to tak naprawdę spojrzałem i mówię, tak naprawdę Jordan Clarkson, ale spojrzałem na ten skład i mówię, kurczę, no okej, mogli Sextona wrzucić ewentualnie, no tylko Sexton na razie też mało gra, no i podobno o to poszło właśnie, że młodzi mało grają, bo skoro młodzi mają grać dużo, to chyba wtedy trzeba wrzucić w ogóle te marzenia. Śmieszne zresztą pytanie, od razu do kosza, dać po prostu pograć młodym, zrobić pełne tankowanie i tyle. Sprzedać, co ale wiesz, pytanie, czy jeśli młodzi mają grać, to podpisujesz taki, a nie inny kontrakt z Kevinem Love? No okay. Podpisali, więc wydaje mi się, że podpisali po to pewnie, żeby gdzieś go sprzedać, no przynajmniej tak patrząc rezolutnie i rozumnie, że przedłużyć kontrakt, dłuższy kontrakt, ktoś się skusi, tak? Blake'a Griffina wzięli, Kevin Love też pójdzie. Tak mi się wydaje, że może takie było myślenie, chociaż w przypadku Cleveland pewnie rozsądek trzeba gdzieś wziąć, odsunąć na bok i trochę inaczej ale, też. Ale trzeba im oddać, że koniec końców z tą Atlantą wygrali dzisiaj. Tak, wygrali. Byli nawet faworytem przed meczem. Tak. Wygrali. Rodney Hood się obudził. W końcu. Krok bliżej do tych, do wymarzonego 8 miejsca. myślę, że tam ktoś w pewnym momencie sezonu podejmie męską decyzję i chyba zaczną tankować, chociaż no, wiadomo, że ambicje mają jakie mają. Tam jest to chyba za dużo, jeszcze tylko żeby już zamknąć może wątek Cleveland, tam jest za dużo też wydaje mi się takich kontraktów i zawodników, których ciężko będzie się pozbyć, a no,
wiesz, masz J.R. Smith, George Hill, Tristan Thompson, oni nie będą chcieli, wiesz, tankować i przegrywać, a mało kto, myślę, będzie chciał ich wziąć. Żaden zawodnik nie chce tankować i przegrywać, ale to, no to jest... wewnątrz też na pewno robi duży kwas. Tak, no niestety efekt tego, że LeBron lubił sobie sprowadzić gości, z którymi mu się dobrze żyło, momentami też dobrze grało, a którzy bez niego wyglądają, jak wyglądają. Ja myślę, że na tą chwilę takim czarnym koniem w walce o playoffy może być Charlotte, z którego tak wszyscy się troszeczkę podśmiewali przed sezonem, a okazuje się, że Kemba, jeśli ma dzień, no potrafi zrobić różnicę. Mi tam cały czas brakuje jeszcze albo jakiegoś bardzo silnego centra, chociaż oni pokazali, że są w stanie na przykład, grając z Milwaukee, grać fajnym, niskim ustawieniem i to też się sprawdzało. No i kto wie, no myślę, że na playoffy na wschodzie na ten moment to może wystarczyć. Bo no, ciężko mi uwierzyć, że nagle do tej walki się włączy, nie wiem, Nowy Jork czy zdziesiątkowane kontuzjami Chicago. Orlando, które też tam miało jakieś bardzo szumne zapowiedzi przed sezonem, no na razie jest 2-5. Ta pierwsza czwórka, myślę, że mamy ją względnie ustaloną, dalej jest Indiana, pewnie z Miami. No zobaczymy, tak czy inaczej na pewno patrząc w tym momencie na wschód i na rozkład sił, przewaga parkietu będzie dawała sporo. I te pierwsze cztery drużyny, no to będą pewniaki do drugiej rundy w zasadzie. Chyba, że Indiana coś jeszcze zamiesza. Jest spory rozstrzał. No Indiana, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja dalej w nich wierzę. Tak, no, przyzwoity początek sezonu, nie wiem, może rewelacyjny. Tu swoją wiarę opierałem na Milesie Turnerze, ale jest lepiej niż było, bo momentami w zeszłym sezonie... Widziałby na przykład, jak wracał do obrony, czyli do kontry, to wyglądał jak 50-letni gość, który ledwo się rusza w ogóle po tym parkiecie. To przecież jest młody gościu jednak. Więc ja się głęboko uwierzyłem w te wszystkie filmy, jak on ćwiczy jogę i zdjęcia przed i po, jak poprawił sylwetkę, że już jest ten Miles, na którego wszyscy czekają. Jeszcze nie do końca, ale jest tak, lepiej. A jeszcze tego, jak a propos tego, jak kto wygląda, to płynnie wracając do Bucks, jak patrzę na to, jak biegnie Brook Lopez, to myślę sobie, że ja i moje kolano z zerwanym więzadłem jakiś czas temu wcale nie wyglądamy w trakcie biegu tak źle. Kurczę, on naprawdę wygląda, jakby miał, wiesz, jakieś odważniki przyczepione do kostek, natomiast no... On może wyglądać jak wygląda, on może się praktycznie nie odrywać od ziemi przy rzucie za trzy, a i tak robi swoje, i tak robi różnicę. I to jest świetne, bo tak jak mówię, ja mam wrażenie, że z jednej strony to, że Janis wjeżdża pod kosz i ściąga na siebie obrońców, to jest jedno, ale druga rzecz, która robi tą różnicę w ataku, to jest to, że co bardziej taki zwalisty center typu, nie wiem, Jonas Valanciunas, nie wie, co ma ze sobą zrobić w ataku, no bo Brooka Lopeza ciężko jest odpuścić. I to pokazał choćby mecz z Filadelfią, gdzie na początku ani jemu, ani reszcie drużyny w ogóle nie siedziała trójka, natomiast w drugiej kwarcie, jak zaczął trafiać, to rzucił 5 pod rząd. No nie zostawisz takiego zawodnika, wiesz, samego na obwodzie. No tak, no to wracamy do tego, on oddaje ponad 6 rzutów za 3. Mecz na dobrej skuteczności, bo prawie 39%, to wracamy do tego, co mówiliśmy. No, jeżeli masz strzelców na parkiecie, no to musisz w tym momencie obrońcy postawić przed dylematem, pomóc czy zostawić tą trójkę. No i jeżeli musi zostać obrońca w twoim centrze, który wychodzi na obwód, to pod koszem robi się bardzo, bardzo dużo miejsca. No właśnie. I wtedy... I to daje ci wtedy dużo możliwości różnych opcji do rozegrania. No wtedy na białym koniu wjeżdża Janis i tak jak w meczu, nie wiem, no na przykład z Minnesotą niszczy Taża Gibsona pod tablicą. Taż Gibson, jedyne co mu zostaje, to pomachać rękoma i się skrzywić. A jeszcze, jeśli już jesteśmy w temacie takich reakcji, mam wrażenie, że momentami Janis jest w tym sezonie aż za bardzo zmotywowany, bo jego reakcje na gwizdki czy reakcje na jakieś straty momentami mi przypominają takie, jakbyś zrobił highlight z durnowatych reakcji
Blake'a Griffina, to by było niedużo więcej niż to, co jest czasem u Janisa. No Blake Griffin się zawsze skrzywi, tam wiesz, pokazuje, macha rękoma i tak dalej. Znaczy, ja nie sugeruję tutaj, że Janis, nie wiem, no, zaczyna się jakoś uskarżać na życie. Bardziej mi chodzi o to, że on jest tak nabuzowany, że czasem to wygląda teatralnie, czasem naprawdę mógłby sobie odpuścić, szczególnie to jest w takich momentach, kiedy, tak jak mówię, no zrobił jakiś głupi faul, taki zupełnie niepotrzebny faul w ataku. No i wygląda wtedy, jakby mu ktoś naprawdę rozjechał psa. No jest w nim dużo na pewno takich pokładów energii, nie wiem nawet jak to nazwać, czy ambicji. No może jest faktycznie trochę przemotywowany, pewnie gdzieś to MVP w nim siedzi, żeby w tym sezonie powalczyć. Może to też ma wpływ, może jak się po prostu trochę wyszaleje teraz na początku sezonu, to trochę spuści pary i będzie to trochę lepiej wyglądało z tymi reakcjami. Może go po prostu trochę też. Ale jeżeli to jest, wiesz, jednym z większych zmartwień drużyny, to myślę, że jest. Oczywiście. Ja jeszcze mówiąc o MVP, paradoksalnie po tym starcie, który jest, mniej wierzę w MVP Janisa niż wierzyłem przed sezonem. Dlaczego? Dlatego, że on w tej chwili nie musi grać na poziomie MVP i to pokazał, nie wiem, no mecz z Minnesotą chociażby, czy nie wiem, takie mecze jak Indiana, że drużyna nie będzie potrzebowała jego grającego jak MVP, żeby zrobić dobry bilans. Jeśli on zrobi więcej niż się od niego oczekuje, super. Jest w stanie to zrobić, bo takie mecze, nie wiem, jak Filadelfia, takie mecze jak, nie wiem, no Nowy Jork, pokazują, że on, jeśli ma dzień, jeśli będzie grał rozsądnie, może wszystko. Może, oczywiście zbiera, punktuje, ale może robić naprawdę ogromną liczbę asyst. I myślę, że gdyby się dobrze spiął i gdyby dostawał trochę więcej minut, to średnia na poziomie historycznego triple-double Westbrooka też jest do zrobienia. Dlaczego nie? Ale mam wrażenie, że Budenholzer będzie bardzo rozsądnie gospodarował jego minutami. Jeśli nie będzie potrzeby nadwyrężać w żaden sposób Janisa, to on nie będzie nadwyrężany. Z punktu widzenia jego szans na MVP to jest źle, z punktu widzenia całych Bucks rewelacyjnie. Trochę się z tobą nie zgodzę, bo wydaje mi się, oni wiesz co, na razie mają drugą obronę, ósmy atak. To jest tempo, o ile będzie utrzymane, ale to są te wskaźniki, które pozwalają sądzić, że to może być sezon nawet na 60 wygranych. O ile w to nie wierzę, ale jeżeli by się do tego wyniku zbliżyli, to myślę, że nawet przy trochę słabszych statystykach, to sam ten wynik zespołu wtedy będzie miał bardzo, bardzo duże znaczenie w oczach głosujących na MVP. Pamiętajmy, że czasami to są osoby, które głosują, patrzące na to, jaki na same wyniki zawodnika, tylko też na biorą pod uwagę wynik drużyny. No, ale to widzisz, to teraz dochodzimy do takiego miejsca, bo tak, zastanawialiśmy się wszyscy przed początkiem sezonu, a może to będzie Janis, a może to będzie Davis, a może ktoś inny, natomiast wiesz, taki początek sezonu i taką siłę, jaką pokazało Golden State ostatnio, no, to tam jest co najmniej dwóch kandydatów na tą chwilę. Tam zawsze jest dwóch kandydatów przynajmniej. Tak, dwóch kandydatów do MVP, pięciu do meczu gwiazd. Tak to wygląda. Nie, natomiast zupełnie poważnie, oczywiście tak jak mówiłem wcześniej, życzę bardzo Janisowi MVP, natomiast mam wrażenie, że nawet bez jego MVP to może być dobry sezon. On na razie widać, że nauczył się bardzo fajnie podawać. Ma do tego warunki, ma do tego miejsce, ma do tego przestrzeń. Oczywiście jak wjedzie pod kosz, to dalej jest tym samym gościem, którego pamiętamy z tych ostatnich kilku sezonów. No i momentami robi co chce. Natomiast no, jest w stanie dodać jeszcze te asysty. Mam wrażenie w tych ostatnich meczach, że jednak zrezygnował z tej trójki, bo na początku dwie, trzy pierwsze rozgrywki było widać, że próbuje, nie szło mu. Natomiast no, w tych meczach ostatnich no, chyba już jednak sobie odpuścił. To myślę, że przyjdzie z czasem. Tak, jak cała drużyna rzuca, to on też się wskoczy na tą falę i też myślę,
że będzie dużo czasu pewnie poświęcał na treningach, na trójki i w końcu też efekt zaczniemy widzieć w meczach. I, no, liga może się trochę niepokoić, jeżeli Janis zacznie siekać trójki. Na dobrej skuteczności, no to wtedy jest to naprawdę bardzo mocna drużyna do sprawienia niespodzianki na wschodzie. Ja szczerze mówiąc tak sobie zrobiłem taki mały test. Weź, wiesz, dowolną drużynę, powiedzmy, no, z górnej ósemki, z jednej czy z drugiej konferencji i wymyśl, jak ustawić obronę na to, jak grają Bucks. I jedyne, co mi sensowne przychodzi do głowy, to jest zrobienie switcha po prostu na Brooku Lopezie i posłanie tam kogoś niższego i bardziej mobilnego, a pilnowanie, wiesz, centrem jakimś takim dość konkretnym Janisa, bo szczerze mówiąc każda inna opcja, chyba że nie wiem, no Al Horford i jego mobilność jest w stanie tutaj trochę zatrzymać Bucks, no bo zobacz, pokazał to mecz z Filadelfią, gdzie po pierwsze, no niby był Embiid, który warunki fizyczne ma świetne, który umie bronić, a nagle się okazało, że potrafili go wyciągnąć raz, drugi, trzeci, no i nagle z jego strony zabrakło wsparcia pod koszem. Mm-hmm. To jest naprawdę ciężkie do wybronienia, jeśli masz centra, który z jednej strony jest centrem, a z drugiej strony równie dobrze mógłby grać jako zupełnie inna pozycja. Ale Brook Lopez też pokazał, że on nie zawsze musi rzucić. On umie podać, umie też wejść pod kosz. Co prawda to nie są takie spektakularne wjazdy, jak robi, nie wiem, Embiid powiedzmy, czy Drummond momentami. Ale on swoje zrobi. Mało tego, nawet ten John Henson, którego ja tak bardzo chętnie poniewieram cały czas, też tym swoim hakiem coś tam potrafi wrzucić. Wygląda to dobrze. Teraz będzie prawdziwy test. Najlepsza obrona w lidze póki co, czyli Boston Celtics. Tak, no ja sobie... Już w nocy z czwartku na piątek i koniecznie trzeba ten mecz obejrzeć. Oczywiście, no ja sobie ostrzyłem zęby na ten mecz z Toronto, natomiast tam zabrakło liderów i trochę się bałem, że brak Janisa może więcej znaczyć dla Bucks niż brak Kawhia, którego przecież nie było sezon wcześniej dla Toronto, no ale okazało się, że, no, że to już nie jest zespół jednego gracza, jeśli chodzi o koziołki i oni są w stanie taką dziurę może nie tyle załatać, co troszeczkę zamaskować. Także no... Co, no, odpalamy sobie na noc z czwartku na piątek jakąś paczkę chipsów, coś do picia i ja naprawdę z niecierpliwością czekam, bo to będzie bardzo fajny test tego, jak będzie wyglądał ten system, który wymyślił Budenholzer na versus bardzo dobra obrona. I też versus troszkę inne tempo niż chcą grać koziołki na co dzień. Tak jest, czyli w nocy z czwartku na piątek mamy... Zarywamy nockę, oglądamy. Zdecydowanie tak. W Bostonie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jeśli zrobią... To jest i dla ataku Bucks przy takiej obronie Bostonu, ale też widać, że tam się zaczyna ten atak Bostonu budzić, który do tej pory szwankował, więc też zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Tak, no do piątku Kariemu nie odrosną włosy, więc pewnie dalej będzie grał tak, jak grał dziś w nocy. No będzie tam kogo bronić, to na pewno i tutaj mam troszkę obaw. Natomiast cały czas patrząc na te mecze Bucks, mam wrażenie, że oni co zawalą w obronie, chociaż nie zawalają zbyt wiele, to co zawalą w obronie, to nadrobią z przodu. Oby tak było i w tym meczu, jeśli będą 8-0, to myślę, że to będzie taki moment, że jednak... Powiem, okej, okay. Miejcie to trzecie miejsce, przyznaję wam rację. Natomiast no mówię, no myślę, że to jeszcze nie jest taki moment w sezonie, kiedy trzeba być jakimś hura optymistą i zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Dokładnie. No tutaj myślę, że nawet jest wzrok skierowany na pierwsze miejsce, bo weszli w ten sezon z buta jak po swoje i jasne, można zwrócić uwagę na to, że oni większość spotkań grali u siebie i Toronto w okrojonym składzie, w zasadzie Filadelfia tylko, która przyjechała, to taki poważniejszy mecz, ale tak jak mówiliśmy, wspomnieliśmy wcześniej, wygląda to po prostu dobrze, to nie są jakieś zwycięstwa
wymęczone, tylko to są pewne wysokie wygrane poza pierwszym meczem z Charlotte. I trochę poza tym Nowym Jorkiem, gdzie były takie momenty, kiedy, tak, kiedy zastanawiałem się, co się dzieje. No dobrze, myślę, że mamy wszystkie punkty, o których chcieliśmy pomówić.